to się nazywa. Robię unboxing po raz pierwszy w życiu. Przystępujemy do rozpakowania paczki otrzymanej od Pionu Audio. Zaczynam. Mam nadzieję, że to nie wąglik. Po wstrząśnieniu coś telepie się w środku, ale nie cyka. Chyba nie cyka. Fachowe podejście. Nie będziemy rozdzielać tego jak barbarzyńca. Car może sobie rozdzielać jak barbarzyńca, ale jest z Wrocławia. Trzeba się szanować jakoś. Dobrze zapakowane. Pakowanie jest ewidentnie śląskie, żeby chyba przed smogiem chronić. Owe dranie niedobre. Owe dranie niedobre. Ty, co tu jest? Nie wierzę. Nie, proszę bardzo. Ta-da! Mam własną kostkę. Dalej. O, ja cię kręcę. Skarpetkę do gryzienia. Mam nadzieję, że upraliście przynajmniej tę skarpetkę, jak już jej dotykamy. Moi drodzy, takie dostaje się prezenty od swojej ekipy technicznej, jak się jest grzecznym. Boję się zapytać, co dostają ci, którzy są niegrzeczni. Kostka. Kostka się chyba rozkłada. I zabito mi ćwieka. Dlaczego ta kostka w środku ma różne rzeczy? Bardzo solidna oprawa. A w tej oprawie, moi drodzy, znajduje się pojemnik na kości. Help. Neodymowe magnesy pozwalają robić różne rzeczy. Cześć, co to jest? Ekspert koci, wyrazić zdanie. Magnesem takie mocno ci głowę urwał. Przepiękny prezent. To się nazywa sznaucerowa niespodzianka. To na kostki chyba będzie. Nastawik. Kostka na kostki. Haha.